W dzisiejszym wydaniu Multiinformacji z Płońska mówimy o pracach porządkowych związanych z Płońską Rzeką. Sprawdzamy przebieg remontów w płońskich przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Pytamy także o zmiany w punkcie profilaktyki uzależnień i pomocy rodzinie. Zaś na koniec zapraszamy na trzecie już narodowe czytanie lalki. Co roku Płoński Ratusz czyści Płonkę, rzekę, która przepływa przez miasto. Dbanie o nią jest niezwykle ważne, bowiem to akwen o wielkiej wadze dla historii Płońska. To przecież właśnie dzięki Płonce miasto zyskało swoją nazwę. Między innymi dlatego magistrat przeznacza pieniądze na to, by brzegi i dno rzeki były czyste. Nie jest to jednak zadanie łatwe, bowiem rzeka jest notorycznie zanieczyszczana przez mieszkańców i to rzeczami najróżniejszymi, z ławami i koszami na śmieci włącznie. Rokrocznie miasto Płońsk czyści brzegi rzeki Płonki. Również wyjmujemy większe elementy wrzucane do rzeki, takie jak ławki, jak kosze na śmieci, tych jest najwięcej. W tym roku z racji tego, że poziom wody praktycznie obniżył się do, że odsłaniając całe dno rzeki, to czyszczenie było bardziej efektywne. Trzy duże przyczepy ciągnikowe śmieci zostało wyjętych z dna rzeki. Były to zarówno butelki, odpady plastikowe, ale często również zwykłe śmieci, takie powszednie, zapakowane w torby plastikowe i wrzucane do rzeki. Pomimo dużych starań magistratu płońskiego, aby utrzymać rzekę w dobrej kondycji, bez wsparcia mieszkańców pójdą one w błoto, o czym przypomniał w rozmowie z nami włodarz miasta. Za pośrednictwem Państwa Telewizji chciałbym zaapelować do płońszczan i wszystkich tych, którzy korzystają z terenów zielonych przy Płonce, aby nie zaśmiecali rzeki, bo nie nadążamy ze sprzątaniem. A co w tym roku znaleziono na brzegu i dnie Płonki? I między innymi były usuwane gałęzie z koryta dna, butelki wszelkiego rodzaju typu, plastikowe, szklane, inne przedmioty takie betonowe, płyty jakieś. I między innymi też były wybierane kosze. Ogólnie z całej rzeki, włącznie ze skarpami, no około 8 przyczep. Wakacje minęły niezwykle szybko. Czas błogiego lenistwa dla najmłodszych skończył się i dzieci muszą wrócić już do szkolnych ławek. Płońskie szkoły podstawowe są do tej chwili przygotowane. W placówkach podległych burmistrzowi przeprowadzono bowiem prace remontowe, mające nie tylko odświeżyć wygląd podstawówek, ale i poprawić komfort nauki dzieciom. W czasie wakacji wykonujemy we wszystkich placówkach oświatowych podległych burmistrzowi remonty, zakupujemy różnego rodzaju wyposażenie. I to jest w dwóch szkołach podstawowych, w których to są w szkole podstawowej numer 2 bardzo duży zakres związany z odnowieniem i malowaniem pomieszczeń, szczególnie szatnych. Jest to nasza największa szkoła, około 1100 dzieci przychodzi do szkoły. Lecz remonty trwały nie tylko w płońskich podstawówkach. Jak zapewnia burmistrz miasta, równie wiele zrobiono w gimnazjach i w przedszkolach. W dwóch gimnazjach, z których to w gimnazjum numer 1 jest robiony remont kapitalny dachu na hali sportowej i remont hali wewnątrz. W gimnazjum numer 2 natomiast jest budowana hala sportowa od podstaw i w przyszłym roku zamierzamy skończyć tę budowę. Wartość inwestycji to prawie 3 miliony złotych. I w 5 przedszkolach, gdzie wszędzie są robione prace remontowe, remonty łazienek, budowa nowych łazienek, malowanie, wymiana instalacji elektrycznej, instalacji hydraulicznej. Ale największy zakres to jest przedszkole numer 1 przy ulicy Kolejowej, gdzie w całości został wymieniony pokrycie dachowe na tym przedszkolu. Poza tym remontowana jest hala sportowa, z której korzystało przede wszystkim gimnazjum numer 2. Prace w szkole, w szkołach i przedszkolach w większości są, są w fazie końcowej, to jest sprzątanie, to jest ustawianie różnego rodzaju sprzętów. Natomiast zostaje jeszcze niezakończony remont hali sportowej przy gimnazjum numer 1.
O tym, że placówki w Płońsku zmieniły się na lepsze, przekonują też ich zarządzający. Porozmawialiśmy z dyrektorką szkoły podstawowej numer 2, która zapewniła, że zakres prac remontowych, które wykonano w okresie wakacji, był imponujący. Został wykonany dość szeroki zakres prac remontowych. Istotne jest to, że prace były wykonywane właściwie dzięki pracy trzech osób zatrudnionych za pośrednictwem Urzędu Pracy. Czasowo wspierali nas także pracownicy zatrudnieni w ten sam sposób przez gospodarstwa pomocnicze w liczbie 3-4 osób, zależnie od dnia. No i oczywiście także pracownicy właśnie szkoły, czyli głównie woźni, konserwator. A co się zmieniło? Odnowiono m.in. szatnię szkoły, jej korytarze, stołówkę i bibliotekę, ale to nie wszystko. Dużą skalę także mamy takich prac związanych z wymianą elektryczności, wymiana także okien, naprawa rynien, no i wiele jeszcze takich drobnych prac. Prace trwały też w gimnazjum numer 1 w Płońsku. To tam powstają laboratoria i nowa sala gimnastyczna, z których to uczniowie skorzystają już we wrześniu. W ostatnich 2 latach dokonaliśmy remontu wszystkich pomieszczeń klasopracowni. W tym roku takimi największymi inwestycjami to jest remont klasopracowni chemicznej i wyposażenie, tak żeby stworzyć laboratorium do pracy z uczniami. I w tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji największej z naszych inwestycji, czyli remontu sali gimnastycznej. Szacowana jest na około 130 tysięcy. Takie środki pozyskaliśmy z puli Urzędu Miasta. Sale chemiczne są remontowane i wszystkie klasopracownie z budżetu, które otrzymuje szkoła również ze środków miejskich. Całkowicie nowa sala gimnastyczna powstaje też przy gimnazjum numer 2 w Płońsku. W miejsce starej sali powstaje nowy obiekt, który w listopadzie 2016 roku będzie oddany do użytku dzieci. Jak zapewniła dyrektorka placówki, to niezwykle ważna inwestycja. Obecnie w szkole uczy się około 400 uczniów. Ponieważ nie mamy własnej bazy sportowej, więc już od 2 lat tak naprawdę wszystkie zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na terenie miejskich obiektów, szczególnie Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji. Na tym jednak nie koniec planowanych inwestycji na terenie gimnazjum numer 2. Jak zdradziła w rozmowie z nami pani dyrektor, w planach jest budowa kolejnego obiektu sportowego. Kolejny plan to budowa boiska wielofunkcyjnego, które ma znaleźć się w miejscu właśnie boiska asfaltowego, na którym teraz się znajdujemy. Okres wakacyjny wykorzystano na remonty nie tylko w płońskich szkołach. Wizualnie zmienił się także punkt profilaktyki uzależnień i pomocy rodzinie. Wykonano nie tylko drobne prace remontowe, ale i większe inwestycje. Co konkretnie? W okresie wakacyjnym przeprowadzamy taki gruntowny remont pomieszczeń punktu profilaktyki uzależnień i pomocy rodzinie na powierzchni 300 metrów kwadratowych i remont ten obejmuje malowanie ścian wszystkich pomieszczeń, w tym zakładanie tynku mozaikowego. Wymieniamy terakotę na podłogach, w pomieszczeniach kuchennych, w łazienkach. Malujemy okna, ramy okienne. Także przeprowadziliśmy taki kapitalny remont schodów wejściowych przed punktem profilaktyki. Plus prowadzone są takie dodatkowe, drobne prace remontowe. Całkowity koszt remontów to około 35 tysięcy złotych. Środki te pochodzą z budżetu miasta Płońska. 5 września w całym kraju odbędzie się kolejna już edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, która została zorganizowana dzięki inicjatywie prezydenta Bronisława Komorowskiego. Tym razem będziemy wspólnie czytali powieść Bolesława Prusa Lalka. W zeszłym roku w akcji wzięło udział ponad 2000 miejscowości w całej Polsce. Wśród tych miast był Płońsk. Nie inaczej będzie podczas tegorocznej edycji. Zapraszam wszystkich mieszkańców Płońska na trzecie już Narodowe Czytanie. Tradycyjnie już w Parku Konstytucji 3 maja czytać będziemy lalkę Bolesława Prusa. 5 września o godzinie 15 rozpoczynamy. Zapraszamy wszystkich chętnych. Organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna. Gościem specjalnym będzie Danuta Stankiewicz, która da w trakcie Narodowego Czytania koncert. Zapraszamy wszystkich.